świąteczny event na Earl Exchange. Co 24 godziny do 8 stycznia możecie wylosować darmowy przedmiot, waluty lub dodatkową zniżkę. No i standardowy z Konomedek, cały asortyment 3% taniej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj, tak jak widzicie, już zdobędziemy rangę, zagramy sobie 3 albo 4 spotkania, zobaczymy, jak szybko będą szły. No i na start prawdopodobnie będziemy grali na platyny. Mam nadzieję, że będzie nieco lepiej niż w poprzednim odcinku, chociaż z tego, co widziałem, wielu z was potwierdza, że faktycznie u was też tak wyglądają rankedy. Dostajecie pełno kopniaków i tak dalej, ale no zobaczymy, może będzie mimo wszystko lepiej i uda się powygrywać gierki. No i dobra, mamy tutaj teamek tak naprawdę w teamie, w sensie no teamek w teamie. No po prostu nasi teammate'i są w party, grają razem. W przeciwnej drużynie jeden ziomek się nie rusza, mimo że tutaj meczu szuka z, nie wiem, 10 sekund. I tracimy, tracimy. O i właśnie, w ostatnim filmie włączyłem quick chat i widzimy, że już ktoś coś napisał. Kurde. Nie wiem, on tak wyglądał, jakby chciał jechać, potem nie. Już mu odpuszczałem. Ała, dzięki Bzanko za bumpę. Dobra, tego prawdopodobnie nikt nie Bzanko atakuje naszą bramkę, ale jak widzimy, przebił przynajmniej nad przeciwnikiem. Więc sobie zrobił szybki nawrót. Jakiś flick, to chyba będzie bramka, dokładnie, 1-1, ładnie tutaj udało się strzelić. W sumie nawet się nie spodziewałem, że mi flick siądzie. Okej, teammate dalej tutaj robi kick-off bez żadnego flipa. Nie! Dobra, tracimy bramkę na 1-2. Dajesz, Diz, pokaż. O kurde, dobra, wywalę to, żeby nas nie skontrowali po prostu. Bzanko, mam nadzieję, że uderzy dobrze w piłkę. Będę sobie czekał gdzieś na midzie, jakby chciał podać, ale chyba nie chce. No już Diz. Aj, niestety niewykorzystany open. Kurde, gram już na platynie, a ludzie za bardzo w piłkę trafić nie potrafią. Proszę, Diz, traf to. Dobra, nie trafiłeś, ale... Uff. Dobra, jest fart, bo strasznie źle to wybiłem. Tutaj ten ładuje, samobuje prawdopodobnie. Dobra, kopnijmy to, 2-2, udało się to dobić. No ale znowu prawie samobój, tym razem po stronie przeciwnej. Zostawmy piłkę, Bzanko! Nie najgorszy strzał, ale niestety w bramkarza. Dobrze się ustawił ziomek. Ja sobie tutaj kopnę, poczekam, aż się wywalą. Niech ktoś tam podjedzie z teamu. To chyba jest... Jakby nas nie swykował teammate, to byłaby nasza piłka. Ale Bzanko, dobre uderzenie! Bramkarz ubraniu tutaj w powietrzu już. Bzanko znowu zamiast oddać strzał sobie zrobił flipa i poleciał po boosta w sytuacji, kiedy wydawało mi się, że na pewno jedzie oddać strzał. No dobra, tutaj jest całkiem solidne kopnięcie. Jest sam na sam z bramkarzem. W ogóle ten ziemek chyba gra jako bramkarz, ten... No widzicie jego nickname, Mustafa. Wydaje mi się, że tutaj w rolę bramkarza się wtacza. Do środku, imy piłkę na środku. Jest 3-2! Chociaż jak widzimy, to tutaj było ciekawie. Też rzeczą, którą chyba najmniej lubię na ten moment, to są kick-offy, bo totalnie nie umiem ich robić na klawiaturze. Poasekurujmy tutaj, jakby piłka przyszła właśnie naszych teammate'ów. Dobrze, że tam czekałem. I teraz kopnijmy jak najmocniej. On wiem, że tego nie trafi na stówę. Nie wierzę, żeby to trafił. Dlatego... Proszę. Dobra, jest dobita piłka, 4-2 dla nas. Dobra, znowu wznowienie. Muszę chyba zacząć używać quick chatu, żeby móc napisać na przykład, że mam piłkę. Na kick-offie, ale to zaraz sobie garnę. Przecież to jest chyba 2x1. Tak, no dokładnie, 2x1. Będę sobie pisał, że jadę na kick-offa, bo warto to pisać raczej. Może nie stracimy bramki w tej sytuacji? Dobrze by było. Oj, prawie byśmy stracili. Na pewno w bardzo ciekawych sytuacjach tutaj piłka przechodzi przez naszych teammate'ów. W takich sytuacjach, że normalnie bym nie brał tego pod uwagę, że jest szansa nie trafić w piłkę. Czy tam po prostu muszą zrobić tak naprawdę unik przed piłką, jakby w dwa ognie grali. Ale na razie 4-2 to nie narzekam. Sobie zagrajmy już w defensywie bardziej może w tym meczu. Wynik jest po naszej stronie. Jeden teammate nie trafił. Ten na szczęście też nie strzelił najcelniej. Proszę, nie stracimy z tego. Polecili w dwójkę, więc szansa na traf była całkiem duża. O kurde, to jest niewygodne. Dobra, fejknę. No nie, 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 my bad. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać w ogóle. Dobra, jadę na follow, chociaż czuję, że to jest ryzykowne, jest z jakiegoś powodu. Dobra, zostawmy naszemu boosta, on na pewno nie odpuści nam.
Nie, ruszaj się. Nie. Czy on awczył w bramce? Ja chcę tylko zobaczyć, czy awczył. Wiem, że się wywaliłem, ale mam wrażenie, że on awczył. On awczył od kick-offa. Nieważne. 4-4. I znowu awczy. Ale już nie. Dobra, zabierzmy przeciwnikowi boosta. Oni stoją w dwójkę w bramce. Dobrze by było teraz dośrodkować piłkę i dobrze by było, jakby nasz teammate jakiś trafił. Albo przynajmniej był na wrzutkę naszykowany jakkolwiek. I mamy dogrywkę. Dobra, lecę na to, bo inaczej nie będzie szans. Dobra, teammate musisz. Dobra, trafił. Ja muszę. Udało się nie pomylić klawiszy aż tak. Szkoda, że to kopnął, bo miałem dużo lepszą sytuację. Ale to może być gol, proszę, wywal się. Czemu ten Mustafa się nie wywala? No już, bzanko, jedziesz. Musisz, nie ma czasu. Nice. Dobra, tracimy gola, czy nie? Okej, z tego nie ma szans, że strzeli. Tutaj wybijmy po prostu. Chociaż to jest bardzo ryzykowne z tego, co widzę. Nie, już myślałem, że trafią. Dawaj, bzanko, do piłki. Okej. Proszę, dobra, nie ma już nikogo, nikt tego nie obroni. Ale ten mecz znowu był zbyt bliski porażki. No ile ja mam punktów? 1000 ponad, a nasi teammate'i po 100. Co to? Nie wiem, czemu ten dźwięk wydaje, ale co to jest? Zobaczmy, jakie mieli rangi. No jak widzimy, platyna 1, a reszta unrankedy. No i okej, kolejne spotkanie. Z tego, co widzę, mamy ziomka, co w 7 sezonie miał już nagrodę za diamenta turniejową. Więc prawdopodobnie może będzie trafiał w piłkę trochę częściej. Ja na to nie lecę, bo to nie ma sensu. Niech nasz tutaj teammate właśnie diament poleci. Jak widzimy, nie ma, jakiś freestyler co najmniej. Uderzmy sobie wrzutkę. Chupek, chupipek ma szansę uderzyć. Ja do tego nie podjadę. Nasz diament, dobra, podjadę jednak, bo naszego nie ma. A ktoś to musi blokować. Dobra, chupipek jest zaraz przed nami. Niech wyjedzie. Nie trafił. My to zblokniemy. Zbierze, zabraliśmy mu setkę. Nie, tracimy gola? Dobra, na szczęście z lata nie strzeli samobuja tym razem. Okej, tutaj udało się trochę. Szkoda, że mi zajeżdżają piłkę, ale może z latą zrobi akcję życia. Prawie zrobił. Ja dośrodkuję to do środka, tak jak się zwykle dośrodkowuje. A chłopiwek awczy, czy co z nim? Nie! Ogólnie, jeżeli macie więcej niż golda, to nie bawcie się w bramkarza, zwłaszcza takiego. Widzę, że jadę na kick-offa tylko ze względu na to, że wiedziałem, że nasz teammate miał koła skierowane w lewym kierunku. Co sugerowało, że raczej nie będzie jechał do piłki. Więc to tak jakby tutaj czujnym trzeba było być. I prawdopodobnie zdobywamy bramkę po, powiedzmy, że podaniu z Latana. Nie wiem, jak się pisze dzięki, a dobra, już wiem. No ale udało się całkiem soczyście tutaj uderzyć. Ale naprawdę niebezpieczeństwo tutaj z każdej strony czyha. Dobra, Zlatan to uderza. Leci za piłką. A, niestety nie trafił, a tamci jakimś cudem trafili. Dobra, wrzutka i już tego nie tykam. Może akurat się wywalą. A ten Guixem akurat trafił w parę razy w piłkę. Dobra, kopnijmy sobie tak po prostu i może... O, Zlatan skoczył z takiej pozycji, że nie miał jak tego strzelić. Zostawmy mu piłkę. Może nie strzeli samobój, ale widzę, że ten Zlatan to jakiś platyn, freestyler z platyny się znalazł. Cały czas próbuje latać się w ogóle, ale nie jest to najskuteczniejsze. Ale powiedzmy, że przynajmniej w piłkę częściej trafia i aż tak nas nie bampuje, więc jest o tyle lepiej. Okej, tutaj sobie przyjmę to jakoś. Jakimś cudem przez przypadek się dobrze obróciłem, więc nawet nie taki zły był ten aerial, jak mógł. Jak zwykle mi wychodzą tutaj. Odskoczmy od tej piłki. Ale jest potężna przepaść ogólnie pomiędzy naszymi teammate'ami. Ten Zlatan? Już nawet nie mechanicznie, w sensie no mechanicznie to głównie. Ale też tak jeździ dużo lepiej od tego drugiego. Ten drugi się wydaje strasznie... No nie najlepszy ogólnie. Dobra, udało się trafić. No 8 punktów ma chłopipek. To chyba dosyć dużo mówi. Tutaj podałem prosto do niego piłkę i chłopipek teraz podołał. Tutaj trzeba pochwałę dla chłopipka. Dobra, przynajmniej tutaj już można polegać na tym, że jak leci taka mega wolna piłka, to są w stanie w nią uderzyć. Zlatan nie trafi w bramkę, ale powiedzmy, że jest okej. Chłopipek gra jako bramkarz naprawdę, więc tutaj ma swoją rolę w tym meczu.
Na pewno jest to ciekawe, bo na wyższych rank już totalnie nikt nie gra czegoś takiego, że na przykład jest stałym bramkarzem, a tutaj widzimy jest ten podział na rolę. I ludzie trafiają w piłkę w powietrzu, ale no najczęściej potem się bardzo wolno wracają na pozycję, czy też te ich strzały nie są najcenniejsze. Chupiwek zostawił nam tu tę piłkę świetnie, inteligentnie. I tracimy gola, czy nie? Nie tracimy, celne. Chupiwek razem uderzył, ja to przebiję, żeby nie było. Zabrałem im setkę. Jakaś wrzutka do środka, Chupiwek? Aj, niestety. Mam nadzieję, że nie stracimy jedynie bezpośrednio ze wznowienia. To jest moja jedyna nadzieja. I się tak też stało, nawet wygrali nasi teammate'ci kickoffa. Dośrodkujemy piłkę. Dwóch skoczyło, Zlatan nie wywal się. Nice, ładnie Zlatan. Dajesz, Chupiwek, akcja życia. Wykaż się, Chupiwek. Dobra, moja akcja życia, dośrodkowanie do diamenta. Proszę. Tak jest, 2-1 wygrywamy. Ale te gierki są takie bliskie. Chyba w poprzednim meczu też była dogrywka, ewentualnie jedna bramka różnicy. No to jest już taki poziom, że, no nie wiem, widzicie, że wygrywamy, ale nie czuję się na pewno lepszy mechanicznie od takiego Zlatana. Więc już jeżeli chodzi o mechaniki, to tutaj nie jest to najlepszy w lobby. Zobaczmy rangi tak czy inaczej. Wysokie platyny, więc następny mecz już powinien być na diamencie. I po następnym meczu też się okaże, czy my mamy platynę, czy może diamenta. Zobaczmy. Kolejne spotkanie, jak widzimy, jest tutaj w przeciwnym teamie Kulawiec. Co brzmi trochę po polsku. Nie będę mówił, że nie brzmi jak Polak, bo brzmi. Oczywiście nie wiem. Jeżeli jesteś widzem Kulawiec, to cię pozdrawiam. Ale tego się nie dowiemy. Tu nie leci w bramkę, więc Malec, czy tam Maleo raczej nie strzeli sobie samobuja. Ale naprawdę ciekawe doświadczenie jest granie tych trójek w momencie, kiedy nie jestem w stanie cholicznie zaskakiwać. No tak jakby się muszę wczuwać w te tutaj lobby. Zapoznać się co kto robi. W każdym meczu też ludzie robią inne rzeczy. Tutaj myślałem, że teammate będzie chciał nam podwalić piłkę, ale jednak tylko boosta się. W sumie nawet boosta pod koniec zostawił. On odda strzał. Nasz to dosyć spoko wybił, ale nie zdąży tam dojechać do piłki. To pas, skorujmy sobie bramkę. Tutaj nam, że będzie wybić w miarę mocno. Teammate ładnie kopnął. Ja pojadę na bumpa. Nie ma bumpa, ale się przestraszył i przez to Maleo ma jakąś tam okazję. Tutaj nie zdołam strzelić, ale sobie nie straćmy po prostu. Podanie do naszego. Mocny strzał. I zobaczmy, co będzie dalej. Maleo. Nie wiem, czy zdążę. Podbijmy to nad nim, bo nie zdążyłbym tak jakby tego strzelić. Jeżeli macie też... Dobra. Dajmy wrzutkę. I Maleo strzela. Dzięki. Ładny strzał. Dobra, udało się to napisać. Chciałem powiedzieć... O kurde, on chce, żebym ją strzelał. Dobra, już się nawet na kickoffie porozumiewają. Ale chodzi mi o to, żebyście uważali, jak na przykład wracacie się, żeby na przykład nie zablokować teammate'a w drodze po piłkę, czy też nie zablokować samej piłki, bo to też jest dosyć istotne i przez to możecie dużo bramek na przykład tracić, czy tam po prostu nie strzelać, a to też na pewno morale w drużynie psuje, jeżeli teammate widzi, że zablokowaliście mu strzał, czy tam auto. Dobra, wygrywamy 1-0, to teoretycznie powinienem już tutaj bardziej defensywnie grać, ale chyba nie będę zmieniał swojego playstyle'u na razie. Jak już raczej tylko w końcówkach, jeżeli faktycznie będzie ryzyko. Dobra. Jest tutaj 2-0, nawet nam teammate postanowił nie kraść bramki. I tutaj napiszmy dzięki. Ciekawe w ogóle, czy ktoś, kto mnie nie zna, będzie w stanie ocenić, że jestem smurfem. W sensie, że nie jest to moja główna ranga z głównego konta przynajmniej. No tak naprawdę mechanicznie to ja tutaj jestem teraz gorszy chyba od nich. Wydaje mi się, że mogę być ciężki do rozpoznania, że ludzie tutaj nie będą w stanie wiedzieć o samym moim poruszaniu się, że jestem tak jakby... No, że nie jestem diamentem teoretycznie, bo na tym koncie jestem. Dobra. Wrzutka, ja to już zostawię. I teammate, nie no, ej, naprawdę dobrze mi się z tymi teammate'ami gra, o dziwo. Ustawiałem się na pozycję, tutaj wyczekują podania i trafiają w piłkę. Ej, to jest już naprawdę przyjemniejsze lobby trochę. Naprawdę to lobby jest już całkiem... No dobra, ten kickoff nie był przyjemny, ale ogólnie meczek już jest dużo przyjemniejszy. Dobra, liczę, że on pojedzie na kickoffa, dokładnie, a ja sobie poasykuruję bardziej bramkę. Może w końcu ogarnąć, jak im pisać, żeby jechali na wznowienie. Wiem, że to jest taka turbo podstawa, że to totalnie nie ma filozofii, ale jakoś się tak na tyle skupiam na tych wszystkich klawiszach, żeby ich nie mylić w trakcie wszystkiego, że aż nie mam czasu się skupić i pomyśleć na tym, gdzie kliknąć, żeby napisać na czacie, autentycznie. Dobra, potężne zagranie, ale nie ma z tym problemu. Spróbujmy polecieć na ceiling shota.
Nasz teammate ładnie tutaj sobie zagrał. Ja zagrałem do boku, żeby oni nie skontrowali. Byłby open, jakbym zdążył. Teoretycznie mogę zdążyć, ale nie umiem. Dajcie mi znać, czy wy macie na przykład problemy z używaniem power slide'a. Bo odkąd gram na tej klawie, to prawdę mówiąc, bardzo ciężko mi się skręca z power slide'em, czyli z driftem. Jakoś tak totalnie nie umiem szybko skręcać, przynajmniej na razie. Stanowi to dla mnie zaskakująco duży problem, bo nie spodziewałem się, że to może jakikolwiek problem wcześniej stanowić. No może bym jakiś poradnik nawet do power slide'a wtedy nagrał. Jak faktycznie wy też będziecie uważali, że to jest ciężkie. Dobra. Dajesz, Maleo. Dobra, on uderza. Zostawmy mu piłkę, chociaż to jest tragiczne przyjęcie, dokładnie. I tracimy bramkę. Nie wiem, czy on próbował przyjmować piłkę, ale jeżeli próbował, to może dam od razu radę, że w świetle bramki, dopóki nie macie, no nie, no żadnej randzy właściwie. Nie starajcie się przyjmować piłki, tylko zagrajcie ją sobie do narożnika, do boku. Ewentualnie mocno wybijcie od razu, żeby właśnie unikać takiej sytuacji, bo nikt nie będzie miał wzorowej kontroli nad autem, czy tam nad piłką. I przez to możecie dużo bramek takich tracić, a to naprawdę, no nie ma sensu, nie ma co ryzykować. I zgaduję, że wygrana, wątpię, że tą piłkę trzymają w powietrzu, tak jest. Napiszmy GG i zobaczmy, jaką dostaniemy rangę. No i jaką rangę mieli przeciwnicy. Diament 2. Każdy w lobby miał diament 1, ja mam tutaj już dostanego diamenta 2, dywizję drugą, więc na pewno bardzo fajnie, w kolejnym odcinku powalczymy o awans do czempiona. No i dzisiaj to by było już na tyle, wydaje mi się, że były naprawdę ciekawe gierki, chyba każdy mecz zakończył się jedną bramką różnicy. Mam nadzieję, że też tutaj zobaczyliście jakieś wskazówki, jak lepiej grać, czy tam jakaś porada do was trafiła. A ja już nie będę przedłużał, życzę miłego dnia, zostawcie suba, lajka i elo elo.